Nagrody w konkursie zapewnił sklep homeskin.pl. Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przyszła pora na zorganizowanie pierwszego konkursu na moim kanale wspólnie ze sklepem homeskin.pl. I tak, przejdźmy do tego, jakie będą zasady tego konkursu. Oczywiście wszystko, dokładny opis umieszczę w opisie pod filmem, jak to zrobić. Po prostu musicie się wykazać jakąś waszą inwencją twórczą w pisaniu i jakiś ułożyć fajny, niedługi tekst o tym, dlaczego to wy powinniście wygrać etui do waszego urządzenia. I potem musicie je wysłać na maila info.smartreviews@gmail.com. W temacie umieścić konkurs i swoją nazwę użytkownika na YouTube i w treści maila po prostu umieścić wasz tekst. Tak więc przejdźmy do tego, co jest do wygrania w tym konkursie. I za pierwsze miejsce jest do wygrania pokrowiec do Nexusa 7 drugiej generacji, czyli na rok 2013, Poetic Slimline. Myślę, że to jest bardzo, bardzo fajne etui. Na pewno jest świetnie wykonane, bo myślę, że firma Poetic naprawdę robi świetne case'y i świetnie są wykonane oczywiście. Ma on funkcję automatycznego blokowania po zamknięciu pokrywy, więc myślę, że powinno Was to zadowolić. Oczywiście też posiada jakby taki stand na nasz tablet, więc naprawdę etui jest bardzo ciekawe. I to będzie za pierwsze miejsce. Za drugie miejsce będzie do wygrania etui Reef Rinke Fusion. Recenzowałem już je na swoim kanale, więc naprawdę jest to całkiem ciekawy case. Nie wspomniałem wcześniej, każdego case'a będziecie mogli sobie wybrać dowolny kolor, jaki jest dostępny w sklepie Homeskin, więc myślę, że to też jest dość fajne. No i za trzecie miejsce oczywiście będzie do wygrania etui Reef Rinke Slim. Też jest bardzo fajne etui, bardzo cienkie, nie pogrubia zbytnio naszego urządzenia i również będzie do wyboru kolor taki biały lub czarny. Tak więc to było chyba na tyle w tym krótkim odcinku. Zasady konkursu, tak jak już wcześniej wspomniałem, umieszczę w opisie. Jak wszystko zrobić, też będzie w opisie, więc myślę, że to było chyba dzisiaj na tyle. Ja się z Wami żegnam, pozdrawiam Was, cześć!